Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Jana, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu, wieczorem dnia owego, pierwszego po szabacie, gdy drzwi były zamknięte, tam gdzie z bojaźni przed Żydami zgromadzili się uczniowie, przyszedł Jezus, stanął między nimi i rzekł im: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. Rzekł im przeto znowu: pokój wam, jako mnie posłał Ojciec i ja was posyłam. To powiedziawszy, tchnął na nich i rzekł im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. A Tomasz, jeden z 12, zwany Didymus, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. A on im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego przebicia gwoździmi i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach byli znowu uczniowie Jego w domu i Tomasz z nimi. Wszedł Jezus, a drzwi były zamknięte. Stanął między nimi i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: włóż tu palec twój i oglądaj ręce moje i wyciągnij rękę twoją i włóż w bok mój, a nie bądź niewiernym, lecz wierzącym. A odpowiadając Tomasz, rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzecze mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego żeś mnie ujrzał, Tomaszu. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wiele też innych jeszcze cudów uczynił Jezus wobec uczniów swoich, które nie są w tej księdze spisane. Te zaś spisane są, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i żebyście przez wiarę żywot mieli w imię Jego. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. Pan nasz Jezus Chrystus przychodzi pomimo tych zamkniętych drzwi i wypowiada te proste słowa: pokój wam. I dobrze wiemy, że wcale nie oznacza to, że od tej pory uczniowie będą mieli spokój. Wcale nie oznacza to, że te prześladowania, które ich dotykały, że to, przed czym się próbowali ukryć, teraz minie. Wcale zagrożenie nie staje się mniejsze. Wcale Pan Jezus nie zmienia okoliczności na bardziej korzystne dla apostołów. Oni wciąż mieliby powody, aby się ukrywać. A więc Jego słowa pokój wam wcale nie oznaczają, że teraz to będzie przyjemnie, teraz to będzie dobrze, teraz to wszystko już się jakoś tam tutaj wam ułoży. Nie, te słowa oznaczają, że apostołowie będą mieli pokój pośród prześladowań, we wszystkich tych trudnościach, gdy będą szli na arenę, gdy będą ich zabijać, wtedy będą mieli mimo to pokój. To są słowa Pana Jezusa, to jest ich znaczenie. Nie zewnętrzny pokój, ale spokój serca, którego żadne prześladowanie złamać nie zdoła. Następnie padają te tak piękne słowa, tak często niedostrzegane: jako Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Czy my rozumiemy, co to znaczy, jako Ojciec mnie posłał? Jesteśmy tutaj w Trójcy Przenajświętszej. Jeden Bóg w trzech osobach. Ta jedność, niewiarygodna jedność tych osób jednak dochodzi tam do jakiegoś posłannictwa. W tej jedności, w tym głębokim zjednoczeniu dochodzi do posłannictwa po to, aby zbawić ludzkość. I Pan Jezus używa tego jako analogii do Jego rozesłania apostołów. A przecież oni nie są częścią Trójcy Przenajświętszej, przynajmniej nie tak jak Pan Jezus. Nieistotowo, ale jednak są. Już stali się uczestnikami boskiej natury, jak to napisze święty Piotr. Już zostali wszczepieni w Chrystusa i w ten sposób faktycznie mają udział w tym życiu Trójcy Przenajświętszej. I w ten sposób faktycznie ich rozesłanie jest tym echem tego wysłania Syna Bożego, drugiej osoby Trójcy Przenajświętszej, na dzieło odkupienia. I tak
jest to niezwykle głęboko połączone, to wysłanie, wcielenie Syna Bożego i rozesłanie apostołów. To nie są jakieś odrębne czynności. Na zasadzie najpierw mamy coś, a później mamy coś. To jest niejako ciągłość. Syn Boży staje się człowiekiem, wszczepia w siebie tych, którzy uwierzyli, apostołów, uczniów. I oni kontynuują naturalnie, bo są częścią Jego, kontynuują Jego dzieło. Jakie dzieło? Oczywiście dzieło odkupienia. Komu odpuścicie grzechy, są mu odpuszczone. Komu zatrzymacie, są mu zatrzymane. Pan Jezus przychodzi, aby odkupić od grzechów. Apostołowie kontynuują tą misję, przekazują to, co Pan Jezus wysłużył poprzez odpuszczanie grzechów, poprzez chrzest, poprzez spowiedź świętą. Tak często przechodzimy nad tym faktem, że tak łatwo możemy dostąpić odpuszczenia grzechów tak zupełnie do porządku dziennego. Ale to powinno nas wciąż na nowo zadziwiać. Gdy Pan Jezus odpuszczał grzechy, to pamiętajmy o tym, że uczeni w piśmie gorszyli się i w pewnym sensie słusznie. Gorszyli się myśląc, któż może odpuszczać grzechy jak tylko Bóg. Ich sposób myślenia jest słuszny, tylko że tutaj faktycznie mieli do czynienia z Bogiem. Oni słusznie uważali, że człowiek bluźni, gdy mówi, odpuszczają ci się grzechy. Boż jakiż człowiek mógłby wypowiedzieć te słowa? Jaki człowiek może odpuścić winę zaciągniętą wobec Pana Boga? Czy my to rozumiemy? Grzech ciężki to jest coś, co jest w stanie duszę nieśmiertelną na wieki pogrążyć w cierpieniu. W największym wyobrażalnym cierpieniu. Na wieki. Dusza nieśmiertelna skazana. To jest to Boże stworzenie. Skazany na wieczne potępienie. Tak wielką rzeczą jest grzech ciężki. Żaden człowiek nie może powiedzieć, odpuszczają ci się twoje grzechy. Ja ciebie rozgrzeszam. Żaden człowiek, chyba że Bóg człowiek, chyba że druga osoba Trójcy Przenajświętszej, tylko Bóg może wypowiedzieć te słowa, dlatego nikt na ziemi przed Panem Jezusem nie mógł tych słów wypowiedzieć. Dlatego nikt po Panu Jezusie wypowiedzieć ich nie może bez wypowiadania ich w Jego imię. Dlatego oczywiście kapłan, gdy wypowiada słowa rozgrzeszenia, to wypowiada je w imieniu Pana Jezusa. To ja ciebie rozgrzeszam, to oczywiście jest Pan Jezus, który te słowa wypowiada. I tylko w ten sposób mogą one mieć tą swoją właściwą im moc. Niech wciąż na nowo to nas zadziwia, że tak wielkie rzeczy Pan Bóg nam dał do dyspozycji, że tak łatwo możemy zgładzić tą wieczną karę. Wieczna dusza, nieśmiertelna dusza, skazana na wieczne potępienie, obciążona grzechem ciężkim. I taka prosta rzecz. Wystarczy powiedzieć, wyznać drugiemu człowiekowi, uzyskać rozgrzeszenie. Tak łatwo może się to wydarzyć, ile razy już z tego skorzystaliśmy. Pan nasz Jezus Chrystus, ta Jego misja, gdy On przychodzi na ziemię, to jak widzimy, nie znosi cierpienia. Gdy On mówi pokój wam, to nie mówi odtąd będzie wszystko dobrze, odtąd wszyscy będą was kochać i wszystko będzie przyjemne. Jego pokój oznacza pokój w sercu pośród prześladowań. Wobec grzechu natomiast Pan Jezus nie mówi, że teraz to już w ogóle nie będziecie odczuwali żadnych pokus i wszystko będzie dobrze. Nie. I w kontakcie i z jednym, i z drugim złem, ze złem fizycznym, czyli z cierpieniem, i ze złem moralnym, czyli z grzechem, Pan Jezus nie wyręcza nas. Nie wyrywa nas z tego w ten sposób, żebyśmy mieli teraz łatwo i przyjemnie. Nie. On daje nam środki do walki z tym złem. On z jednej strony chce dać nam ten pokój serca, który umożliwi nam dobre znoszenie cierpienia, wykorzystanie go w ten sposób nadprzyrodzony do zbawienia naszej duszy i do zbawienia dusz innych. I z drugiej strony daje nam prostą możliwość do oczyszczenia się z grzechu i do walki z grzechem. Bowiem przez sakrament spowiedzi wysługujemy, dostajemy również te łaski potrzebne do walki z naszymi grzechami. I to jest bardzo mądre. To jest po prostu Boża pedagogika. Pan Bóg wie, że nie o to chodzi,
żeby z nas teraz wszystkie ciężary zdjąć, że to wcale nie będzie dla nas najlepsze. Tak jak każdy rozsądny wychowawca wie, że zastępując dziecko, robiąc wszystko za nie, to dziecko niczego się nie nauczy. I po grzechu pierworodnym my też tego potrzebujemy. My potrzebujemy walczyć z grzechem. Potrzebujemy dźwigać, uczyć się dźwigać nasze cierpienia i w ten sposób rozwijamy nasze cnoty, w ten sposób rozwijamy sprawności, które czynią nas lepszymi. Po grzechu pierworodnym jest ten element walki potrzebny, dlatego nie zostaje on zniesiony. Dlatego Pan nasz Jezus Chrystus, gdy mówi pokój wam, nie ogłasza, że teraz będzie pięknie i przyjemnie i wszystko już będzie dobrze. Tylko mówi, będą was zabijać i będą myśleli, że Bogu przysługę wtedy czynią. Ale pokój wam, ale wy będziecie pośród tego wszystkiego mieli spokój, mieli radość, mieli pewność, że w ten sposób dokonujecie czegoś wielkiego. I gdy konfrontuje nas z pokusami, z grzechem, to też nie mówi, że teraz już ich nie będzie, tylko daje nam sposób do walki z nimi, pokazuje swoim przykładem, jak walczyć z pokusami. Przecież sam zostaje poddany pokusie i daje nam środki, żeby łatwo się z grzechu oczyścić. Dziękujmy Panu Jezusowi za to Jego wielkie dzieło, za dzieło odkupienia, które wciąż jest kontynuowane w dziele Kościoła, w tym, co się dzieje tutaj w naszym konfesjonale, w tym, co się dzieje przy naszych chrzcielnicach, w tym, co się dzieje na naszych ołtarzach. Dziękujmy za to dzisiaj Panu Jezusowi w tym okresie wielkanocnym, kiedy świętujemy ten Jego wielki triumf. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.